to jest wykorzystanie potencjału tego regionu Pomorza Zachodniego, który z jednej strony jest, można powiedzieć, dzisiaj na zachodnich kresach Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony ma tę przewagę, że jest dostęp do morza. O tym mówił wiele lat temu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który mówił, Pomorze Zachodnie jest polską racją stanu i tutaj Polska się zaczyna, a nie kończy. Dzisiaj możemy się o tym przekonać i faktycznie realizujemy ten projekt razem z Królestwem Danii, razem w jakiejś mierze z Norwegami, skąd ten gaz będzie pochodził, ale ten projekt ma znaczenie szersze niż tylko regionalne. To nie tylko województwo zachodniopomorskie. Ten projekt ma znaczenie takich najbardziej żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskich i jeszcze szerzej dla tej części Europy. Jeżeli nie chcemy być na pasku Putina, jeżeli nie chcemy być na smyczy rosyjskiej, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, musimy budować to bezpieczeństwo właśnie w oparciu o zdywersyfikowane źródła. Robimy to w gazoporcie w Świnoujściu, bo tam przecież gaz przypływa i z kierunków arabskich, i ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. A dzisiaj mamy tę kolejną nitkę dostaw gazu. Ja też przypomnę, że oprócz Baltic Pipe, czyli tego, co otwieramy dzisiaj, jest gazoport, który się rozbudowuje, a dodatkowo na południu naszego województwa powstają dwa bloki gazowe, więc ten system jest tutaj bardzo mocno zbudowany. I można powiedzieć, że dzisiaj Pomorze Zachodnie jest, jeżeli nie najważniejszym, to jednym z najważniejszych miejsc na mapie Polski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. I to tutaj budujemy, można powiedzieć, taką twierdzę bezpieczeństwa energetycznego Polski, Polaków, szerzej tej części Europy. Ten projekt sięga jeszcze czasów rządów premiera Buzka, no ale wtedy nie udało się go zrealizować. Później kolejne rządy, trzeba powiedzieć, nie chciały go zrealizować, nie było woli politycznej, bo i rząd Leszka Millera wstrzymał ten projekt i rząd Donalda Tuska nie widział potrzeby, mówił, że można to spokojnie zrobić, bo mamy wystarczającą, można spokojnie spać, dlatego że mamy wystarczającą ilość gazu z Rosji. No jak krótkowzroczne było to myślenie, no pokazuje ta dzisiejsza sytuacja i sytuacja na rynkach surowców. My po tym, jak Polacy zdecydowali się przekazać rządy władzy właśnie Prawu i Sprawiedliwości, ten projekt doprowadziliśmy. I ten projekt ma bardzo długą historię, ale realizowany był bardzo sprawnie, bo to jest okres ostatnich 2 lat. I co ważne, realizujemy go z partnerami właśnie z Danii, w jakiejś mierze z Norwegii. Często pod adresem rządu, który mam przyjemność reprezentować tutaj na Pomorzu Zachodnim, podnoszono same argumenty, że my zamykamy się, nie chcemy współpracować. To nieprawda, ten projekt to pokazuje. Ale chcemy współpracować z tymi partnerami, którzy widzą suwerenność, którzy widzą bezpieczeństwo, którzy wiedzą, co to jest bezpieczeństwo energetyczne i wiedzą, jakie mogą być zagrożenia. To się udało tutaj naprawdę znakomicie właśnie z Duńczykami, bo to jest jeden projekt, dwa kraje. Poza tym i Duńczycy, i Norwegowie uznali, że jesteśmy partnerem wiarygodnym. Musieliśmy przedstawić nasz pomysł na to, jak widzimy to, przedstawić finansowanie. I to wszystko dzisiaj się materializuje. Ja jestem bardzo szczęśliwy, ale myślę, że to jest szczęśliwy dzień nie tylko dla mieszkańców mojego województwa, dla mieszkańców Polski, szerzej dla tych wszystkich, którzy chcą żyć w wolnym świecie, w wolnej Europie, w wolnym świecie, nieuzależnionym od widzimisię Putina i nieuzależnionym od tego szantażu rosyjskiego. Z jednej strony te konwencjonalne źródła energii, one są niezwykle potrzebne. Przekonujemy się bardzo dotkliwie dzisiaj, jak są potrzebne, jak musimy dalej przywiązywać dużą wagę do tych konwencjonalnych, tradycyjnych źródeł energii, ale z drugiej strony musimy patrzeć w przyszłość i oczywiście odnawialne źródła energii są niezwykle ważne. Ja podkreślę, województwo zachodniopomorskie jest tym regionem, w którym procent udziału właśnie odnawialnych źródeł energii w całym tym koszyku energetycznym jest największy, więc my jesteśmy tutaj liderem w Polsce, ale chcemy być jeszcze dalej właśnie poprzez farmy wiatrowe, a mamy ku temu warunki naturalne, Morze Bałtyckie ku temu sprzyja i myślę, że również ten projekt będzie realizowany. Pod projekt ważny po to, żeby znowu dywersyfikować źródła energii na te naturalne i na te tradycyjne. To wszystko jeszcze przed nami, ale także w tym kierunku bardzo intensywnie pracujemy. Ostatnia rzecz, znowu zawiążając do tu i teraz, gazu w tym roku, w przyszłym roku nie zabraknie, to jest jedno pytanie. A drugi, jak zachodniopomorskie radzi sobie z węglem? Jeżeli chodzi o gaz, to myślę, że stoimy w tym miejscu, w którym możemy powiedzieć tak, to jest to miejsce, w którym zapewniamy sobie bezpieczeństwo energetyczne pod kątem czy w aspekcie gazu. Jeżeli chodzi natomiast o węgiel, ja tylko kiedy dostałem środki, a to był zeszły czwartek, tego samego dnia przelałem je na konta samorządowców po to, żeby samorządowcy mogli jak najszybciej wypłacić to naszym mieszkańcom. To około 239 milionów złotych, które już zostały transferowane, ponad 55% tych środków, które były zapotrzebowane przez samorządy. Ta druga pula, jak tylko otrzymam środki, myślę, że to będzie w najbliższych dniach, również bezzwłocznie przekażę samorządowcom po to, żeby Polacy mogli z tego dodatku skorzystać i kupić węgiel. Też są przygotowywane inne propozycje, inne dotyczące chociażby prądu, ale wracając jeszcze do węgla, to przecież pamiętajmy, że także ta nowelizacja ustawy, która została wprowadzona, będzie obejmować nie tylko węgiel, ale także inne źródła energii, tam gdzie mieszkańcy korzystają z nim, chociażby pelet. Kluczowe, żeby ten węgiel był. Zdecydowanie tak, ale tutaj też wielka rola Pomorza Zachodniego i naszych portów. Ten węgiel przecież i mamy z kraju, ale musimy również sprowadzać się spoza granic naszego kraju. I tutaj porty znowu pokazują, jak są ważną infrastrukturą. Infrastrukturą, można powiedzieć, w jakiejś mierze krytyczną. To nie tylko gospodarka, ale to także bezpieczeństwo państwa i reakcja właśnie w takich trudnych sytuacjach kryzysowych.